Gdzie jest najwięcej grzybów? Grzyby, no właśnie. Mogę tego. Nie, tutaj nie. Gdzie najszybciej grzyby się farmi? Wiem, że w dungeonie tam, gdzie jest ten, tam, gdzie jest łata. Tam jest sporo grzybów chyba, nie? Bok daje, właśnie teraz idę do boka, więc stąd będziemy mieli dyszkę, ale jakbym chciał więcej, jakby się okazało, że mi nie wystarczy, bo jestem jebanym lamusem i nie zabiję ich tak szybko. W lesie, no... Grzyby w lesie. Kurwa. Którym lesie, mordo? Podaj mi dokładne koordynaty. Nie no, mówię, na pewno ten, w dungeonie u łaty, nie? Tam się chyba respią na ścianie, tak mi się wydaje. Tak. Tym z drzewami. Nie ma tak pomocny czat, nie? Fajnie, fajni z was koledzy. To jest ten rudy krzak przede mną? Dobrze pamiętam? Oj. Hello. Proszę, Ciri pomaga małej małpce. To nie jest małpka. Dobra. Więc na razie nie skraftuję. Dobra, no to co? Próba pierwsza. Transept. Jego też wal nie, broń Boże. Bok jest pod ochroną, boka nie można zabijać. To będzie ciężkie. Poczekajcie. Damage. Taki, taki, taki. Nie wiem, czy nie chcę wziąć ataków z wyskoku. Nie, dobra, chuj, spróbujemy tak. Halo? No i zero spanka, nic. Zrobisz murder rana? Nie, nie zrobię nigdy. Jebać zabijanie NPC-ów. Zabijam tylko tych, których mi się chce zabijać. Spanko, no właśnie spanko coś kurwa nie chciało wejść. Z jakiegoś jebanego powodu. I to mnie trochę udupiło. No kurwa, czemu? Gdzie jest spanko? Niech mi zajebie. Nie chcę nawet. Zobacz sobie te perfumy. Nie chcę mi się. Jakby ktoś mi podesłał idealną nazwę, to bym sobie to wrzucił, ale teraz nie chcę mi się przez całą listę perfumów szukać. To jest za dużo roboty. Nie widziałem, żeby tego nikt nie używał kiedykolwiek, więc poddaję wątpliwości wartość tego perfumu. Aha, ja nie skraftowałem więcej, oj. Z tego właśnie powodu. Pan Boczuś, dziękuję. Dziękuję za follow, siemanko. Używałem Listoszyn na RL1. Było blisko, ale kurwa, zdożował mojego pota, nie? Muszę chyba robić tak, jak robiłem mniej więcej na shield ranie i na innych ranach niektórych. Czyli rzucać te poty nie w nich, tylko sobie pod nogi i czekać, aż oni wejdą w to, nie? To jest chyba najlepszy, najszybszy sposób na zrobienie tego. O kurwa. On jeszcze ma tyle HP aż? No dobra, zjebałem. To nie powinienem tak robić. Uplifting Aromatic się nazywa. Możemy na później zobaczyć, bo teraz już mi się nie chce po niego iść na pewno. Ale może kiedy indziej. 90% na 40 sekund. Ten. A ma jakieś minusy? Bo tak samo jak ktoś mi polecał któryś tam jakiś aromatik, jakiś tam kurwa perfum, który się okazało, że jak go użyłem, to jestem spowolniony i idę powoli, tak, nie? To nie jest to właśnie przypadkiem, kurwa? Bo pamiętam, że ktoś... Nie, to było Stone coś tam chyba, Aromatic, nie? Nie pamiętam. Ja nigdy się nie bawiłem tymi perfumami w tej grze. Nawet na tym, na Reforge'u. Okej. No nie... A dobra, chuj. A, jeszcze mogę bić, nie? No właśnie, zapominam o tym. No nie, wyjeb... Okej. Kurwa. Boję się, przeskoczy teraz, jest bardzo blisko, nie? Przeskoczy. Dobra. Nie chcę zużywać kolejnego soczku. Okej. No nie, chodź. Wejdź w to, kurwo. O, ty dziwko. No wejdź tutaj!
A nie rzucasz teraz, co za skurwisyn, no. Ile mam tego marnować na siebie? Chodź tutaj! Za dużo, kurwa, zdecydowanie za dużo. No już więcej nie mam. Many nie mam. A, okej. Okay. Nie, nie, proszę, nie. Oho, dobra. Poszli w pizdec. Okej. Okay. I teraz mamy dzwonki. Kuliste, kurwa. Okej. Okay. Polecam unikać ataków, dziękuję bardzo. Dobra, ile leveli mogę wbić? 41 leveli mogę wbić. Anulowane, tak, zgadzam się na alunowane. Dobrze, mamy kamienie, możemy wzmocnić sobie to, co bym chciał wzmocnić. I tak naprawdę wydamy cały ten hajs na kamienie już w tym momencie, nie? Ja będę chciał do końca gry jakiekolwiek inne jeszcze bronie, bo wydaje mi się, że ten, jeśli chodzi na przykład o używanie tego Spira, wydaje mi się, że go dopiero będziemy używać ten. Ja myślałem, że będziemy go dłużej używać, częściej, ale jego chyba weźmiemy albo bardzo późno, na Radagonie, tak mi się wydaje, albo w ogóle, jak tak teraz myślę. Dobra, więc ta broń jest na plus 23, więc idziemy kupić więcej kamieni na Uchi, bo Uchi mi się przyda na Smoki i na Astela, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. A, nienawidzę go skin duo. Więc ósemki. Potrzebuję 6 łącznie, żeby zrobić tą broń, którą mam teraz, czyli jeszcze 4. I jeszcze 12 na kolejną broń, co daje nam łącznie ile? 16. I pum, 57 tysięcy poszło. Siódemki też potrzebuję, nie? Żeby Uchi wzmocnić. Sztuk 10. I tyle. Boże, kocham po prostu stagger na tych starfistach, nie? Bez kitu. To jest takie dobre gówno. Te przytrzymane ciężki są tak szybkie i dają tyle stagera, że to jest... Aż się dziwię, że tego jeszcze nie znerfili. Tak pewnie ma być po prostu, ale... Okej, okay, plus 25. I już nie mogę narzekać na to, że mam za słabą broń, nie? Już nielegalne będzie narzekanie na słabą broń. Uchi też na 25 zrobimy, ale jeszcze potrzebujemy jednego kamienia. Haha, wbił reset. Moje wskazówki pomogły? Nie pomogły, jakie te, żeby unikać, tak? No jak ten, jak zobaczyłem, że mam za mało many na jeszcze jednego sleep pota, jak ten grubas drugi wyszedł już po raz kolejny, to miałem takie, oj, czy to jest koniec? Czy to jest koniec mojej podróży, mojej ten teges? A poczekajcie, jak mamy już broń plus 25, ja mówiłem, że jak będę miał broń plus 25, to pójdziemy na tego, nie? Pójdziemy na Radon. Radosława. Więc pójdziemy na Radosława teraz, bo już lepiej nie będzie, nie? Mam koks broń, mam koks... koks... Jak to się nazywa? Talizmany? To jest już endgame tak naprawdę, nie? Na tym, jeśli chodzi o mój gear. Dawaj na Maliketa. Zanim Maliket, to zrobimy właśnie tego. Zrobimy właśnie Radana. A, i chyba Placisiusiaka zaczniemy klepać. No i musimy się jeszcze wrócić do tego. Do Astela, zrobić całą dolną, że tak powiem... A, jeszcze Jelonek, nie? Jelonek, Astel... Gargulce po drodze jeszcze będą niestety. Chociaż je można skipnąć, ale nie pamiętam jak. Fortisax, etc., nie? Tych bossów jeszcze sporo zostało tak naprawdę. Jeszcze w międzyczasie Naya, ale później Malenia, etc. Hello, baby. Dobra, już, wystarczy. Pogadali. Remczak, anime protagonist, koniec many, koniec podróży. Cała nadzieja przepadła. No tak mniej więcej miałem w głowie, nie? Aż przez chwilę właśnie myślałem, czy by szybko nie włączyć tego ekwipunku i nie znaleźć w nim Starlight Sharda, ale widzę, że nawet nie mam, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo tylko bym się pogubił niepotrzebnie. A może ten, spróbujemy do Radana wbić tym sposobem, co ostatnio patrzyłem. Pamiętacie tego? Dziwnego skipa, co trzeba było skakać tak dziwnie? Nie no, pójdziemy normalnie. Ja nie pamiętam, gdzie to się skakało, żeby tak zrobić właśnie. Ile mam godzin w Eldenie? Według Steama chyba coś koło 630-40. Z tym, że jak gramy na modach, to zawsze Steam jest wyłączony, jest offline, nie? I wtedy się nie nabija. Więc ja bym strzelał, że coś ponad 700 będzie. Tak rzeczywistych godzin. Niby tyle bossów, a dzisiaj kończymy przecież. Co ty, nie ma opcji.
Nie ma opcji, żebyśmy dzisiaj skończyli. Znaczy, ja jestem szczęśliwy, bo zabiliśmy już Godskin Duo, nie? Bo to był kolejny z tych bossów, który naprawdę mi przetrzepał skórę jak pojeb na moim pierwszym RL1 runie. Kolejnym bossem, który mnie mega wkurwiał, był dla mnie mega ciężki, jest Malikef właśnie, nie? Szczególnie pierwsza faza Malikefa. I ja go zrobiłem z Tiszką. Więc, no trochę się go boję. Muszę, kurwa, przyznać szczerze. Spróbujemy na początku zrobić go tak, że tak powiem, normalnie. A jak mi będzie strasznie chujowo szło, to Malikefa spróbujemy po mojemu, czyli tarcza, która ma 100%, na pierwszą fazę przynajmniej, tarcza, która ma 100% block chance'a, znaczy nie block chance'a, tylko 100% obrony przed fizycznymi atakami i zobaczymy, jak z tym pójdzie. Czy Malikefa nie można uspać? A nie wiem, nie próbowałem nigdy. Poczekaj, włączymy sobie ten. Tylko jak chcę tak, bestial, jak on się nazywa? Beast. Jak on się nazywa po angielsku? Bestialski duchowny, tak? Ale Beast Clergyman, okej. Okay. Welcome home, good hunter. Dziękuję, Prymku, za followka. Siemano, dobry wieczór. I tak, na spanie nie, jest immun całkowicie. Ma immuna na spanko. Można go spoizonować, można go zrotować, wykrwawić, oblodzić. Ale na spanko Death Blight i Madness ma całkowitą odporność 100%. Ale rzeczywiście, nie? A, Naradana! Naradana podobno spanko działa, nie? Pamiętam, że zawsze mnie to dziwiło, że niektórzy pro-runnerzy używają sleep potów na radanie. A ja tego nigdy nie robiłem. Mi zostało mi parę, mogę rzucić w niego, zobaczyć parę razy, co się stanie. Czy on rzeczywiście śpi, czy... A, na Fire Gianta też. Właśnie, to też jest dziwne, nie? I też tam nigdy nie używałem. Dla mnie sleep poty to jest tylko godskiny, tak naprawdę. Nic innego nie ten, nie usypiałem nigdy w tej grze. Dawaj no hit na radanie. Jak dobrze pójdzie, to zrobię no hit, ale jak nie pójdzie dobrze, to nie zrobię no hit. Na pewno będziemy fiszować jeden konkretny atak ulubiony, który właśnie odkryłem na moim pierwszym RL1 runie, że podczas niego można mu naprawdę... A, o Jezu, zawsze kurwa zapominam o tym. Może mu naprawdę niezłe combo wypierdolić. Więc będziemy biegać w kółko, latać i czekać, aż on ten atak wykona. I po czym mu wyjebiemy całe jebane combo. I przy okazji, jak teraz pomyślałem, to przyda mi się na tym bossie inny talizman. Ani na ciężkie ataki, ani na ataki z wyskoku, tylko na combo. Na ataki w kombosach. On jest skąd? On jest z Weeping Peninsuli, nie? Z tego, z zamku w Weeping. To wczoraj nie wiedziałem o tym, o istnieniu takich potek na sen. No jak grałem pierwszy raz RL1, to chyba się o nich... Nie wiem, chyba się, albo późno się dowiedziałem, albo... Nie pamiętam nawet. Ale no, te potki to jest game breaker, nie? Znaczy game changer. Na tych... Na Godskinach. Chociaż jak grałem pierwszy raz moją normalną grę, to nie wiedziałem o tym. I moimi wielkimi, kurwa, mieczami zabiłem Godskin Duo za pierwszym razem. Nawet przez głowę mi nie przeszło, że ten boss może być trudny, takim wpierdoliłem wtedy. Miałem dwa kurewsko wielkie miecze i po prostu... Zabijałem wszystko, co się ruszało, nie? Dopiero malenia w sumie mi na endgame sprawiła jakiś problem. Weeping Peninsula, jest. Weeping Peninsula. Tak, mam na myśli ten mieczek ze skrzydłami na grafice, tak. Wydaje mi się, że on tam jest, nie? Właśnie już za ten Teges. To jest jedno. I chyba jest jeszcze jakaś łezka, nie? Która wzmacnia ataki w kombosach, czy nie? Zaraz sobie ją spojrzymy na wiki. Klinrod Knight w Liurni. Tu jest jaki talizman tutaj? Bo jest ten Winged Knight Insignia bodajże, tak? To chyba o tym właśnie mówimy. Tym z tymi właśnie skrzydełkami. A tu jest co? Tu nie pamiętam. Który to mój ulubiony Soulsborn? Ten. Elden Ring. Jest zdecydowany. Jest najbardziej otwarty i daje najwięcej możliwości na sam początek. Największym plusem dla mnie tych gier, a czy właśnie konkretnie Elden Ringa, jest to, że ja uwielbiam już na samym początku rana. Jak planuję nowy run, móc od razu polecieć po wszystkie itemy, jakich potrzebuję do tego rana i później grać nim, nie? Nienawidzę takiego czegoś przez dostępność kamieni na przykład do upgrade'ów, że nie wiem, w połowie gry znajdujesz dopiero po 34 bossach fajną broń, którą myślisz sobie, a zrobiłbym na tym build, nie? Tylko nagle tak sobie myślisz, ale zostało mi w sumie już tylko 3 bossy do końca, to tak trochę późno, nie? I nagle to tak się robi mech, niekoniecznie tak jakbym chciał, nie? A tutaj jest duża dostępność wszystkiego. Możesz przebiec pół świata, zanim w ogóle jakiegokolwiek bossa zabijesz, nie? Twinblade na ostatni hit w combo. A, to ja o tym pewnie myślałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Boże, tutaj kombosy są mega długie.
Czy gdzie mam iść? Tutaj na górę chyba, nie? Czyli ten talizman mi się nie przyda w takim razie. A do Liurni po Klinrota nie wiem, czy chce mi się iść. No może w takim razie zobaczymy tylko tą łezkę, o której myślę. I tyle. Wyjebał się głupek. Hello, please don't kill me. Ten Klinrot blisko, ale on jest dungeony, nie? Musimy cały jebany dungeon przebiec i to jest takie ugh. Nie chce mi się chyba, tak mi się wydaje, no? Po prostu. Mamy też broń plus 25, więc Radan to teoretycznie powinna być formalność, ale niekoniecznie musi nią być, nie? Bo jakby nie patrzeć, upgrade mojej broni to jedno, ale druga sprawa to jest to, że no jednak nie mam z czym skalować moich statystyk, nie? Jeśli chodzi o damage broni. Ech, granie w grę, dokładnie tak. Ja chcę po prostu iść na bossy główne, chcę napierdalać duże, silne bossy. I tyle, nie? A nie jakieś tam Klinrot Knighty, których później jest 38 tysięcy jako normalny mobek, nie? No i tu jest podwójnego ostrza. To tak teraz będzie, no. Kurwa, tak już teraz jest po prostu. Ostatnie trafienie, no. Generalnie to się liczy się to, żeby mieć... Dobra, chuj, to nie chce mi się. Po prostu idziemy do Radana. Która cię trzyma przy tym życiu. Po prostu idziemy do Radana, zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem ile będę miał damage w ogóle na tym teraz, nie? Możemy za to zmienić sobie łezkę, jedną. Ton one-shoty sobie zostawimy, ale zmienimy tą na ładowane ataki może? Chociaż nie, bo co mi innego się przyda? Na stagger, nie? Na stagger byłoby spoko. Weźmiemy na stagger i weźmiemy na ataki z wyskoku. Talizman. Może to się troszkę bardziej przyda, nie? Anonimowy pan podkreślenie, niech będzie pochwalony eldeński krąg. Pochwalony, się ma anonimowy, dobry wieczór. Dobra. Hielu! Chcemy zobaczyć to, czy nie chcemy tego zobaczyć? Za każdym razem jak jestem w tej lokacji i słyszę tło, to jest mi tak dobrze. Mi się to tło zawsze kojarzy z Halo. Z muzyką z Halo. I siemanko Mirwa, dobry wieczór. Śnieżny wieczór. U wszystkich pada śnieg, kurwa, tylko nie u mnie. Halo. Chyba, że pada, a ja o tym nie wiem, poczekajcie. Może jest śnieg, a ja nie patrzyłem od piątku przez okno. Nie no, ni chuja. Liście, kurwa, tylko na tym. Na ziemi. U mnie udawał dziś, że padał, ale nic się nie stało. Nie ostało. Może u mnie też padał i się nic nie ostało. Wrocław jest zawsze takim dziwnym miejscem, bo u nas jest w chuj smogu. I ten śnieg... Bo Wrocław jest niby w jakimś takim dole podobno, nie? Nie wiem ile w tym jest prawdy, ja stąd nie jestem, ja tutaj tylko mieszkam. Ale niby Wrocław jest w takim dole położone i tutaj się po prostu śnieg średnio zostaje, bardzo średnio i bardzo rzadko pada. Nie wiem jak to działa i czemu to tak działa, ale tak słyszałem. Kiedyś tam. U mnie... Aha. Ostatni raz. Śniegu był 30 lat temu, nie wiem, kurwa, tragedia? Jak, co? To gdzie ty jesteś, Podol? Znaczy, plus był taki, że jak byłem młodszy, to koło mojego bloku była taka jakby... Jak to się nazywa? Rzeczka po prostu. Taka mała rzeczka, na szerokość miała może 4 metry, może 5 metrów? I zawsze, jak były takie mocniejsze zimy, to zawsze ona zamarzała. I zawsze po niej, jak głupi debile młodzi, chodziliśmy, nie? No to było trochę, kurwa, niebezpiecznie, jak sobie pomyślę, nie? Czasem bywało tak, na przykład jak ktoś wpadł przez ten lód do rzeczki, nie? Nogą, nie że cały na szczęście, ale jakby ktoś wpadł, kurwa, pod lód, no to koniec, GG, pograne, nie? Czy grałem Bloodborne? Grałem, jak najbardziej. Jak najbardziej, lubię Bloodborne'a, kocham Bloodborne'a, jego styl i tak dalej, ale nie mogę na niego patrzeć przez te 30 klatek. Przeszedłem parę razy i no. Głupek. No nie. A, to jeszcze to. Okej. Okay. Hello, how are you? O, to jest mój atak. No nie, trochę mało wykorzystałem. Jakiś stagerek? Kurwa, nie! Stagerek! Proszę, zanim jeszcze poleci w kosmos! Tu! No, stagerka to nie było, ale... I tak ma dość mocny wpierdol spuszczony już, nie? Gigi.
Malbork, w sensie pomorskie. Brawo, brawo. Byłem kiedyś w Malborku raz w życiu, żeby zobaczyć te resztki zamku. To jest zamek? Czy to nie był zamek? Z klasą, z wycieczką klasową dawno temu. Nie, czekaj, ja myślę o Trzęsaczu, przepraszam. Ale w Malborku też byłem, w zamku po prostu. Ja myślę o resztkach zamku w Trzęsaczu, czy tam wieży, czy czegoś tam. A w Malborku byłem na zamku po prostu. To nie są takie resztki, tak, ja myślałem o Trzęsaczu. Są taki prosty, tak go znerfili, że na pierwszym poziomie można go pokonać. Ja mam bronię plus 25, nie? Więc tutaj jest duży plus. Plus mam broń, która ma blida, która ma lodzenie. Jest na plus 25. Ale jest znerfiony. Znaczy, znerfiony w porównaniu do tego, co było przez pierwszy tydzień po premierze, nie? Dokładnie. Radan on release to był chory pojeb, tak naprawdę. Więc to już nie jest ten sam Radan, co na początku, ale tego Radana na początku mało osób biło, nie? Ja mogę się szczycić tym, że go zabiłem jeszcze podczas, kurwa, tej premierowej wersji, zaraz po premierze. Ale co się nawkurwiałem i naumierałem, to no, sporo. Chyba z 20, ponad 20 razy na nim umarłem wtedy. Na normalnym ranie, nie na żadnym RL1, nie? Dobra, więc Radan odhaczony, odchamiony. Moglibyśmy iść teraz od razu jeszcze, zacząć klepać drogę do Rani, nie? Jeśli jesteśmy przy temacie Rani, to możemy iść Rani odblokować w ogóle. Żeby móc iść do tego. Do Astela, żeby móc iść do Fortisaxa i tak dalej. Doberek, siemanko, Heasterian, dobry wieczór. Czekajcie, sobie czat włączę na tym monitorze jeszcze, bo tu jest zawsze go więcej. Zamek Malborku jest największy w Europie, jeśli chodzi o powierzchnię, bo ma aż 21 hektarów. Tak. Nie wiem, czemu mi się zawsze Trzęsacz z Malborkiem myli. Czy ktoś z was był kiedyś w zamku... Czy to jest zamek w ogóle? Trzęsaczu, czy nie? Bo on tam bodajże był chyba gdzieś bardzo blisko tego. Bardzo blisko wybrzeża i go po prostu woda podmyła, czy kichuj, coś takiego. Czekajcie, muszę już zobaczyć. Zamek w Trzęsaczu. Ruiny kościoła, przepraszam, to są kurwa ruiny kościoła w Trzęsaczu, czekaj. O, i to są właśnie resztki tego kościoła. To ja o tym myślałem. A Malbork nie, w Malborku byłem normalnie, a to chyba już z rodzicami, tak mi się zdaje. Też na jakieś tam wakacje. Ostatnio w zamku Czocha byłam, o proszę. W Czosze chyba nigdy nie... Zapomniałem o rączkach, czekajcie, boczkiem trzeba. W Czosze chyba nigdy nie byłem. A gdzie jest zamek Czocha w ogóle? Ja pamiętam, że też jak ze znajomymi jechałem do Karpacza, to tam po drodze zatrzymaliśmy się wracając i jakiś zamek zwiedzaliśmy. Ale co to był, kurwa, za zamek? Może to była Czocha właśnie? Nie wiem, gdzie jest Czocha, nie mam pojęcia. Ja jestem mega chujowy, uchol bym wszedł. Z geografii i tak dalej. Lewandowski 16, czołem kompania. Czołem, siemanko Paweł, dobry wieczór. I spoko loko, Heasterian. Idzie odpalić całkiem lokalnie, nawet bez PC z NASA? Proszę, bo słyszałem, że ten mod na kompaniona AI w Skyrimie jest mega ciekawy, że on rzeczywiście sobą gada, ten kompanion, nie? W ogóle te mody AI z AI do Skyrima są pojebane, że tam guardzi do siebie mówią jakieś takie normalne rzeczy i tak dalej. Ale to tylko filmiki oglądałem. Ale mnie tu dawno nie było, no nie było cię dawno. Bardzo dawno, stęskniłem się, panowie. przynajmniej się na tym, na Discordzie czasem udzielałeś, więc dobrze wiedziałem, że żyjesz przynajmniej. 40 minut autem od Jeleniej Góry. Ej, to rzeczywiście mogłem ten, wracając z Karpacza, zahaczyć ze znajomymi. Bo w jakimś zamku byliśmy, wracając z Karpacza w stronę Zielonej Góry. To może właśnie to był ten zamek. Mogło tak być. Ty zrób Discord. Nawet na PS5 jest ten mod do Skyrima i działa w dodatku? O proszę. Właśnie podoba mi się ten, że... znaczy w Skyrimie... Te mody, bo sama Bethesda dała chyba możliwość właśnie ściągania tych modów do Skyrima, tylko że tych sprawdzonych przez Bethesda, nie? Nawet na konsoli. Więc nie będzie takich rzeczy nie do końca, że tak powiem, legalnych z przymknięciem oka, nie? Tak jak sobie ściągamy niektóre, nie wiem, są ludzie, którzy robią na przykład nude mody, nie? Czyli nagłość dla postaci i tak dalej. Zakładam, że takich rzeczy tego typu pewnie nie ma na PlayStation oficjalnym. Moderskim. A na PC-cie można. Szkoda, że nas kolega opuścił. No nie, ja nie mogłem po prostu słuchać i czytać tego, co on pisał, niestety. Mam tylko większe opóźnienie przy tym, jak ja mówię, ale tak odpowiada na sekundę. Po sekundę po tym, jak piszę. O kurde. Aj.
Okej, okay. A jak mam tylko Ryzena 5600X, 16 GB RAM-u i RX-a 6900, to nie jest takie tylko, bym powiedział, nie? To jest całkiem, kurde, porządny setup. O Jezu. No nie napiję się, tak? Nie mogę się wytopować, nie pozwolisz mi. Babo! Babo! No nie! Może po co ją zabiję i tyle? Powinien by broń zmienić w ogóle na nią, nie? Bo ona ma dość sporą odporność na magię. Ja pierdolę, no nie mogę. Prawdziwa Loretta będzie jeszcze większym rakiem. Wiesz, że da się zepsuć jego IE? W sensie AI? I jej? Loretta to jest ona chyba, nie? Czy się mylę? Weźmy tą broń, bo ona jest odporna na ten, na magic. Dostał bana czy kika. A czy on ode mnie dostał tylko timeouta na dobę, nie? Ja napisałem, że napisałem mu w powodzie, że prosiłem wielokrotnie o niespamowanie. Spamował dalej. Dostał timeouta na jedną dobę i wyszedł sam. Więc no. Ja rozumiem, że niektórzy mogą mieć różne, że tak powiem, upośledzenia, no ale są zasady i jeśli one dotyczą jednej osoby, to dotyczą też każdej osoby. Włącznie nawet ze mną i kurwa wszystkimi modami i wszystkimi. Jakiś stagger poproszę. Kurde. No gdzie jest ten stagger? Kurwa. Okej. Uj, tak trafiło. O kurwa, poczekaj. O nie. Kurwa. Pamiętacie jak tu biłem malenie na randomizerze? I mnie te drzewa wkurwiały? Nie drzewa, to są... To są te krzesła. Chodź tutaj na środek. Oj, ale zjebałem. Ohoho. Może pani... Okej. Okay. Jeszcze żyje. Nie! Okej. Okay. Proszę, kurwa, umrzyj w końcu. Zajebisty spam! Przestaniesz? Kurwa! Jezus Maria, normalna baba będzie jeszcze gorsza. Pisałem do Lisa w tej sprawie, ale będzie zakładał inne konta i potem będzie wbijał dalej, o Jezu. Znaczy na razie on sam wyszedł w ogóle z Discorda, nie? Więc niech robi co chce. Na razie chyba po prostu wyszedł i sobie dał spokój, mam nadzieję. Dojebane jak na kompanionka zaczęła gadać o dzieleniu się lootem i sama otworzyła mi swoje inwentory, oh fuck.